Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zbigniew Zdunek, jestem szefem Multibanka Polska. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj Państwa przywitać na naszym sympozjum folie, materiały, opakowanie ekologiczne. Bardzo również chciałem serdecznie powitać naszych dzisiaj gości z firmy Dimauro włoskiej, która jest znakomitą firmą, jeżeli chodzi o folie i nadruki. Chciałem przywitać serdecznie pana Giuseppe Adinolfi oraz pana Ettore Silverio. Oczywiście również witam pracowników firmy Multibank. No cóż, troszeczkę dosyć dawno robiliśmy sympozjum poświęcony folii i troszeczkę się tak przypomina nam historia. My folię sprzedajemy już jako Multibank ponad 30 lat. I zaczynaliśmy oczywiście od folii miękkich i jednym takim naszym dużym osiągnięciem było wprowadzenie opakowania twarogów w folii miękkiej do sklepów. Jak również to mieliśmy duży udział, jeżeli chodzi o wprowadzenie wędlin plastrowanych, właśnie w folii miękkiej, tapowanych, różniowo. To napotkało wtedy, bo to było 20 parę lat temu, na duży opór, głównie państw sprzedawczych w sklepach. Jeżeli chodzi o twaróg, to oczywiście zaopatrzenia tych sklepów, dlatego że, no, jak Państwo chyba dobrze wiecie, wtedy twaróg był pakowany w papier i wystarczyło w pergamin i wystarczyło po prostu, ja mam do sklepu dodać porządnie wody i ten sobie twaróg wchłonął tam ileś kilogramów tej wody, no i odpowiednio było więcej towaru do sprzedania. W związku z tym wszyscy zarabiali, ale nie firma. To był duży opór i mieliśmy duże problemy z tym, że te opakowania były przekłuwane, no wydawało się tym, że to są niewidoczne rzeczy, po prostu one były nieszczelne i to była taka wada tych naszych opakowań, że one wcale nie są szczelne. No ale przy bliższym współpracy z szefostwem poszczególnych firm leczarskich, mięsnych, drobiarskich, to się po prostu wyeliminowało i teraz nikt nawet o tym nie myśli, żeby przekuwać jakieś opakowania. No cóż, no, po jakichś 7-8 latach od wprowadzenia folii miękkich chcieliśmy wprowadzić folie twarde. Zrobiliśmy duże sympozjum wtedy w zakładach mięsnych Białystok, który był królem wtedy sprzedaży parówek na Rosję. I przyjechało bardzo dużo przedstawicieli. My długo żeśmy te folie prezentowali i oczywiście były propo opakowań, ale większość uczestników stwierdziło, że to się nie przyjmie. Że te twarde opakowania, że te tacki, że to się nie przyjmie na rynku, że to nie ten kierunek. Jak teraz wszyscy wiemy, absolutnie to jest ten kierunek. Trudno nam ocenić w tej chwili, czy na półkach jest więcej twardych opakowań w tackach, czy w folii próżniowej, miękkiej, ale na pewno to jest bardzo mocny segment tych opakowań. Również były argumenty dosyć dziwne na dzień dzisiejszy, że na przykład produkt pakowany w takiej tacce, oczywiście tam ewakuowane powietrze, dodany gaz, wszystko w porządku, ale ten produkt będzie latał po tej tacce. I zanim dojedzie do sklepu, to będzie po prostu jeden wielki miszmasz. Jak doskonale wiemy, obecnie nic takiego się nie dzieje, no chyba, że jest jakiś bardzo niechlujny transport, to jest chyba jakaś duża rzadkość. Także te opakowania i te produkty w tych opakowaniach wyglądają bardzo elegancko. Dalszym naszym krokiem było wprowadzenie na nasz rynek, właśnie my, wprowadzenie folii darfresh. Do tego folii darfresh, czyli obkurcz na płaskiej tacce produktu, który wygląda jak przyklejony. Potrzebna była specjalna maszyna, która też się nazywa darfresh i Multibank był wtedy jako jedyny produkujący. I dosyć szybko, bo to jeszcze były czasy komunistyczne, sprzedaliśmy takich maszyn 6, a potem jeszcze 4, było 10. No to takie zakłady były jak zakłady mięsne Szczecin, zakłady mięsne Poznań, zakłady mięsne Białystok, zakłady mięsne Morliny. To byli wtedy główni rozgrywający na naszym rynku. I oni to kupili i zaczęli to stosować z dosyć dużym powodzeniem. Wywołało to w Niemczech olbrzymie zaniepokojenie, bo Niemcy kupili od Multibanka tylko 3 takie maszyny. W związku z tym padło takie przypuszczenie, że Polacy szykują się na jakiś duży eksport. To nie było wcale tak, bo polski eksport do Niemiec wtedy był praktycznie niemożliwy. I praktycznie do żadnego zachodniego kraju
mimo że u nas jedli i smakowało, ale tam nie chcieli tych produktów kupować. Natomiast to się rozwijało bardzo dobrze, z tym, że nasz rynek odpowiedział troszeczkę taki, że te folie i te opakowania przez to są za drogie. W związku z tym prowadziliśmy technologię skin, uproszczone maszyny, no i też prostsza folia, tańsza folia. I to praktycznie funkcjonuje do dzisiaj. Raczej mało kto, powiedzmy, idzie w kierunku na Darfresh. Większość jest w skinie. Skin się tu bardzo rozbudowuje, jest stosowany wspólnie z statkami na folię twardą. Także to są bardzo ciekawe opakowania. No w tej chwili przyszedł znowu czas kolejny, że znowu musimy zwrócić się w kierunku nowości, które są już trochę, ale w przyszłości będą całkowicie wymagane przez wiele supermarketów ze względu na ekologię. Czyli nie zaśmiecajmy świata. No i te folie ekologiczne, które w tej chwili się pojawiły, są to pewne nowości i te nowości chcieliśmy przedstawić dzisiaj. Zarówno tutaj w wykładach kolegów z firmy Motiva, jak również potem w pokazach. Jeżeli będą Państwo przy pokazach, zapewne część Państwa wie, mamy przygotowane i prospekty przy każdym takim stoisku i siatki. Można sobie, powiedzmy, te opakowania, które są robione na tych urządzeniach, można je sobie spakować i zawieźć do firmy, tam sobie przeanalizować. Różne są, różne folie, różne pomysły, także sądzę, że powinno coś Państwa zainteresować. Co jeszcze? No niestety sytuacja, jak zawsze z wszystkimi nowościami, że te folie, które są, że tak powiem, wymyślane w tej chwili przez firmy produkujące je, no one są dosyć drogie ze względu na materiały, które są stosowane, jak również ze względu na całe prace, że tak powiem, które muszą towarzyszyć stworzeniu nowych folii. I to też no, należy brać pod uwagę, chociaż w tej chwili ten trend ekologiczny jest taki, że to, że jest opakowanie ekologiczne, powoduje, że klient, nawet w takiej Biedronce czy Lidlu, sięga po niego lęku i kupuje. Bo no, w tej chwili, jak wiecie, telewizja, radio i tak dalej, to jest po prostu ekologia, to jest temat numer jeden. Nie zaświecajmy się. Także cóż, no to by było tyle, natomiast troszeczkę o tym, co będziemy teraz na tym sympozjum mieli. W tej chwili będziemy mieli wystąpienie pana dyrektora Rysia Krewnickiego, który przedstawi nam ogólną sytuację związaną z zanieczyszczaniem środowiska oraz o strategii Motiva w rozwoju zrównoważonego opakowania. Następnie również będzie kolejny wykład tego samego kolegi, barierowe folie miękkie na bazie surowców kopalnych. Mam nadzieję, że nie węgla. Dalej. Potem wystąpi o godzinie 13 Marcin Kierek. Będzie krótkie wystąpienie, folie twarde na bazie surowców kopalnych. Potem znowu pan Ryszard Kiernicki będzie miał wystąpienie o foliach miękkich na bazie surowców pochodzenia roślinnego. To już jest ciekawe. Potem będziemy mieli przerwę i zaprosimy Państwa na herbatę lub jakiś posiłek tutaj na dole. I po tej przerwie będą materiały na bazie celulozy. To jest też duża nowość. Będzie też dyrektor Marcin Kierek to prezentował. I powiedzmy później wystąpi Sławomir Bartnik, kierownik naszego działu rozwoju, pod tytułem etykietowanie typu full frap. To jest troszeczkę coś innego może w ekologii, ale to jest jedno z najmądniejszych w tej chwili opakowań, gdzie się okleja to etykietą. To klejanie etykietą jest zdecydowanie skomplikowane do tej pory, natomiast Motiva prezentuje tutaj bardzo prostą maszynę, bardzo skuteczną, a i przez to dosyć tak. Po tym wystąpieniu pana Bartnika będzie właśnie wystąpienie Giuseppe Adinolfi z firmy Di Mauro, zastosowanie folii ekologicznej w ofercie Di Mauro. My mamy duże i dobre doświadczenie z tą firmą i to będzie jeden z takich produktów, który na pewno w tej chwili, na początku tych wszystkich tworzenia tych folii będzie takim naszym przewodnim produktem. I następnie zaprosimy Państwa na pokazy pakowania i tutaj będziemy musieli zachować troszeczkę pewną dyscyplinę. Będziemy Państwa prosili po kolei, na przykład 15-16 osób,
i będziecie Państwo szli w tą stronę, żeby każdy mógł spokojnie obejrzeć każdą maszynę. Jeżeli tu się zwoli to miejsce, zaprosimy następnych Państwa, następnych i następnych. I po zakończeniu tych oglądania maszyn wraz z pokazami, Państwo będziecie mieli szansę zaniesienia tych torebek z tymi opakowaniami do samochodów i my Państwa jednocześnie zapraszamy na piętro wyżej, z tyłu są schody, tam wszędzie jest kierunek pokazany, na taki posiłek, obiad i przy którym będziemy mogli jeszcze sobie wspólnie porozmawiać. To byłby praktycznie koniec dzisiejszego symposium. Także w tej chwili przekazuję głos panu Kierlickiemu.